Dzień dobry kochani, witam się serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, jest 10:30, a ja już jestem tak totalnie ogarnięta. Mam ogarnięty dom, posprzątany, obiad już naszykowany. I jeszcze mam tutaj Kostisia ze sobą, więc już w ogóle po prostu jak na to, że mam kostkę na stanie, to dzisiaj jestem super ogarnięta, naprawdę. 10:30, jedziemy na zakupy i jedziemy, słuchajcie, w poszukiwaniu balonu, bo zbliżają się wielkimi krokami moje kolejne urodziny, jeszcze przed 30, ale już niedługo, słuchajcie, więc tak, jedziemy w poszukiwaniu balonów, jedziemy może do Akszana, może do Pepco i zobaczymy, co tam jeszcze słychać, co tam mają ciekawego. Musimy też jeszcze wjechać na pewno do Lidla, prawda? I może do Rossmana, po ślimaki twoje, co? Tak. Ty lubisz ślimaki? Tak. Tak? A ja lubię tam najbardziej te swoje ulubione batoniki kokosowe, więc może tak zrobimy, że jeszcze zajrzymy do Rossmana, może kupię sobie jakiś ładny nowy kolor. A ty? Takie zielone tubki. No nie może być. W każdym razie, słuchajcie, bardzo Was serdecznie zapraszam na dzień z nami. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, subskrypcji i również będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz. Jedziemy. Wędruje ten mój mały przyjaciel do Akszana. Co Ty, Kostek, najbardziej lubisz tu oglądać? Lubię tyle oglądać. Zabawki? Tak. Tak. Tiry? Tak, tiry. No, tak właśnie myślałam. Lubisz co? O, kiedyś mieliśmy właśnie taki dywanik na balkonie. On jest spoko, jeżeli się go sprzątnie, kiedy są niesprzyjające warunki atmosferyczne. Może w tym roku też sobie kupię, tylko nie taki czarno-biały, tylko właśnie w takim albo w takim kolorze. Czekajcie, nie ma tutaj ceny, ale zaraz się dowiem, ile kosztuje. Fajna sprawa. No niestety w moim Akszanie brak jest cyferek moich urodzin, które będę miała. Są tylko dziewiątki, a to jeszcze nie dziewiąte, 29, więc trzeba jechać po Pepco i szukać dalej, ale rzeczywiście w Akszanie jest masa takich fajnych rzeczy, już wiosennych, balkonowych, tarasowych, więc można przyjść pooglądać. Ale fajne kurteczki są na dziewczynki w Pepco. Wszelkie przeciwdeszczowe i takie. No, ekstra. Ale wyszło piękne słoneczko i kupiłam i balony, i jeszcze Kostisiowi leggings i bluzę. Ale to Wam pokażę już, jak dotrzemy do domu, bo ten kolega jest bardzo, bardzo głodny, prawda? Tak. Zobaczcie, u nas budują w naszym mieście McDonalda, pierwszy McDonald, i po prostu niesamowitą ekscytację czuję, bo od dziecka marzyłam o tym, żeby ten McDonald w Wieluniu powstał, no i teraz powstaje. Makaron nam kipi. Jeszcze minutkę i będziesz jadł rosołek z makaronikiem, ok? Kipi. Woda wykipiała, wiesz? Jeszcze minutkę i będziesz jadł rosołek z makaronikiem, ok? A później pójdziemy na dżemkę? Nie. No, troszkę jesteś chyba... Nie. No nie jesteś, nie jesteś. Tak, nie jesteś zmęczony wcale. Tak, tutaj jest kipi. No. Chciałam Wam tylko pokazać, oczywiście, ale nie to. Chciałam Wam pokazać... A makaronik? Makaronik już, za chwilkę będzie, gotuje się. Staniesz sobie tu? O, super, stań sobie tu. Ja Wam pokażę, co kupiliśmy z Kostkiem. Takie dwupak leginsów. Takie bardzo cieniutkie leginsy w Pepco, ale podyszkę wyszły za sztukę, więc całkiem spoko rozmiar. Wzięliśmy 9,2 i są takie dość duże, bym powiedziała. Jedne pomarańczowe. Wszystkiego najlepszego, tak. Jedne pomarańczowe, a drugie z takimi takie chmurki. Z pomarańczowymi napisami. Ile mam lat? 30 lat. Nie mam 30 lat. Czemu tak mówisz? I do tego jeszcze wzięłam taką bluzę.
Enjoy every moment. Fajna. I ona jest dość taka ciepła, z takim tutaj misiem. I ona kosztowała, słuchajcie, 20 zł. I właśnie się skapłam, że wzięłam za mały rozmiar. I będę musiała to papko jechać chyba i odmówić. Wstań na chwilkę, mama zobaczy, czy ta bluza będzie na ciebie dobra, ok? Stoisz tutaj? Ła! Stań tutaj. Nie, no nie, będę musiała iść wymienić ją. Daj to, to nie jest 30, to jest 28. 28. Nie 30. Pokaż się. Daj rączkę tutaj mi. Wyprostuj. No ja wiem w sumie. Może to może? Ale 8,6 to ty już dawno wszystkie 8,6 były za małe, a ta bluza jakaś taka duża. I teraz nie wiem, czy ją wymieniać, czy nie. Chodź, przymierzymy. Dobra? No, dlaczego? No bo jak będzie za... Jak będzie za mała, nie, nie za gorąco. Jak będzie za mała, no to trzeba będzie wymienić na większą. A jak będzie dobra, to nie będziemy wymieniać, wiesz? Tutaj ją rozepniemy, poczekaj. Rozepniemy ją i... O, ciach. O, fajna Milusia, co? Fajna. Fajna Milusia. Ja się dużo? No nie wiem, poczekaj, zapnę i zobacz, ok? Zapinamy. Za duża to na pewno nie. Nie, za mała Kostiś. Za mała. Musimy wymienić na większy rozmiar. Mama dzisiaj pojedzie. Gdzie? No do sklepu jeszcze raz i wymienimy ją. Tylko mam nadzieję, że gdzieś mam paragon tutaj z Pepką. Ale ja mam siły iść. Ty wiem, że nie masz siły, bo ty jesteś zmęczony już. Później pojedziemy. Jak tata przyjedzie z pracy, już po obiadku, wiesz? Okej. Okej? No, mama, ale mama zrobiła. Nie wiem, jak to się stało, że ja wzięłam taki mały rozmiar, no. Nie wiem, no ale mówi się trudno. Bluzę wymieniam, to zostawiam, muszę tylko znaleźć paragon. I jeszcze oprócz tego dokupiłam sobie takie piękne serwateczki, też już z myślą o urodzinach. Nie łapię na nich, mam, o. O urodzinach? No o moich urodzinach. Ja będę miała urodziny, tak? A ja? A ty też, niedługo, ale jeszcze chwila. Ile będziesz miał lat? 30. Ty będziesz miał 30? Tak. Nie, ty będziesz miał mniej. Ile będziesz miał? 5. 5? Ty chyba żartujesz. A ile teraz masz? A teraz mam 38. Co ty za głupoty? Pokaż na paluszkach, ile masz teraz latek? Tyle nie. 2 masz teraz, tak. A teraz jak będziesz miał urodzinki, to będziesz miał 3. No brawo! Pięknie. Okej. Okay. Co, jemy zupkę? Tak. Dobra. Dzień dobry, panie kolego. Budzimy się z drzemki. Dzień dobry. Uspał się pan z tatą? Proszę wstawać, bo już prawie 16. A wieczorem to ja nie wiem, o której pan pójdzie spać. Panie kolego. Konstanty, dzień dobry. Jest Dzionek, nie ma świziania. Hej, hej, hej. Kostinek, pobudka. Ała, ała, ała. Ała, 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 myru, 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 pobudka, 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 pobudka. Dawaj go tu, dawaj go tutaj. Dzień dobry, budzimy się, jest Dzionek. Dzień dobry, jest Dzionek, budzimy się. Co to jest? To jest kokosowy. Dobry, co? Ja też go bardzo lubię. Pyszny. I zdrowy. Miam. Jeszcze się nie obudziłeś? Do końca? Jak to, Kostiś, z tobą jest, że ty wolisz jeść takie obiadki ze słoiczka niż to, co mama ugotuje? Czy jestem aż taką złą kucharką? Nie, to wiedzę. Przecież co, ty to nie narzekaj lepiej, bo możesz jeszcze nie, nic nie jeść. To nie jest. To nie jest prawda, prawda? No właśnie. Powiedz, że mama dobrze gotuje. No. Szczególnie te ze słoiczka, nie? Co dobrze gotuje.
Przestańcie, bo przestanę gotować i się skończy dzień dziecka. Ja mam czerwony. Ja jestem czerwony, idę na czerwony. Kosty. No teraz tata przecież. Kostek, bo on mówił kosztek. Słoneczko na niebieski. Super. Super, teraz tata. Tata, koszyczek, nie idziesz i przewróciłeś Kostisia i Jerzyka. Uwaga, teraz ja. Jak rzucę dobrze, to już wygrywam. Co tam mam? Żółte. Ha, ha, wygrałam! Pierwsza jestem w domku! Ho. Drugi raz wygrywam! Idziemy, jedziemy z moim kolegą. Zobaczcie, jak Franio trenuje, bo zaczął chodzić na treningi piłki ręcznej, tak? Idziemy zobaczyć, jak to wygląda, co? Odbierzemy go, nie? Ostatnio jak na luty, to mamy bardzo wysokie temperatury. Znaczy wysokie, takie 8-10 stopni. Tylko że bardzo u nas też ostatnio wieje wiatr. I przez to wcale tak naprawdę nie czuć. Tutaj Kostek jedzie, z drugiej strony. I wcale tak naprawdę nie czuć tych 10 stopni, bo ten wiatr jest taki zimny, że przeszywa. Ale w sumie też dzięki niemu raz na jakiś czas pojawia się słońce, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Już bliżej do wiosny niż dalej. Słuchajcie, jest 16, prawie 17 i nadal jest widno, więc super. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. I dzisiaj idę do fryzjera. Odstawiłam Kostka do dziadku i pędzę do fryzjera. Cieszę się bardzo, bo w końcu zakryjemy te moje siwki i odświeżymy kolor. Dzisiaj pogoda jest bardzo, bardzo średnia, bym powiedziała. Pada deszcz, ruch jest w ogóle jakiś niesamowity na mieście. Dobra, uciekam. Słuchajcie, jestem spóźniona minutę. Nie naszykowałam się. Znaczy naszykowałam się, ale oczywiście z dziećmi, wiecie jak to jest. Jeszcze Franka musiałam podwieźć do szkoły. No, ale pędzę, lecę i mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie stresuj mnie. Teraz? Nie tak krótko. Co robisz? Ty śmiejesz się z nerwów? Tak. Nie, z tobą zawsze jest wesoło, ale ufam ci nerwowo. Ufam ci. Wiesz, nie zagłuszaj tego tekstu, ufam ci, nagle wiesz, w trakcie puszczania rolki, niech zabrzmi to. Nie, nie, to będzie na filmie na YouTubie. Na blogu. Ufam Olce. Nagrywam to, ufam. Jak miło przyjść i tak zacząć pięknie piątek. Prawda? Tak, później. Jakieś takie sombre czy coś tam. Trochę miałam rozjaśnione końca, ale ogólnie miałam raczej swój naturalny, no. A później po ślubie, tak, znaczy po ślubie. Bo jak Kostek się urodził, to dopiero chciałam. Wiesz, zaczął mi lecieć jak
wściekłe. Zresztą to ale fajnie, były takie długie, aby sobie myślałam, kuźwa, Boże, ile to trzeba, wiesz, ile zachodu przy tym jest, no. Możecie pomachać. Na razie, pa, pa. Dziękuję. Pa, w drugą stronę. No i widzicie, po wizycie u Olgi dzień od razu staje się piękniejszy. Już nie pada deszcz. Włosy, nówka, sztuka, brak siwych. Piękny kolor, no i ta taka przedłużona grzywka. Trochę coś nowego. Ale bardzo fajnie się czuję, bardzo fajnie się czuję. Więc jestem mega zadowolona, zresztą jak zawsze teraz jadę po Kostisia do dziadku, no a później jeszcze odbierzemy Franka ze szkoły, chociaż chłopak będzie niezadowolony, bo chciał dzisiaj sam do domu i wiecie, poczuć się tak dorośle, bo myślałam, że może zjedziemy trochę dłużej, ale dzisiaj nic nie rozjaśniłyśmy, trochę przyciemniłyśmy i cieszę się, bo mam nadzieję, że moje włosy troszkę odżyją po tym rozjaśnianiu. Dzisiaj fajna pielęgnacja. Dzisiaj wizyty ogarnęłam też, słuchajcie, lekarzy dla Kostka. Jesteśmy umówieni na 3 wizyty, z czego dzisiaj do pani doktor tej naszej, do której zawsze chodzimy. W poniedziałek jesteśmy umówieni tutaj w Bieluniu do laryngologa, a w piątek do laryngologa we Wrocławiu. I najprawdopodobniej, jeszcze w sumie jeszcze nie wiem, na które pójdziemy, a które będę musiała odwołać, to się wszystko okaże, zobaczymy w zależności od tego, jak to się rozwinie, jak Kostek się będzie czuł, bo teoretycznie jakoś dzisiaj w nocy strasznie nie narzekał na to ucho, ale mimo wszystko no widać, że cały czas coś jest nie tak, dzisiaj kichnął na przykład i powiedział, że go boli, więc no więc jest coś na rzeczy, dzisiaj chyba pójdziemy do tej naszej pani doktor, a do którego laryngologa w przyszłym tygodniu, no to się okaże. Ale cieszę się, że chociaż udało się umówić, ogarnęliśmy to i teraz już wiemy, na czym stoimy mniej więcej, chociaż mam tylko nadzieję, że jakby znajdziemy tą przyczynę, dlaczego tak się dzieje, że cały czas coś jest z tymi uszami nie tak, że jest ten katar. No zobaczymy, zobaczymy. Muszę wam w ogóle powiedzieć, że zaskakujące to jest, jak szybko ten McDonald's jest budowany, bo właśnie zaraz znowu będziemy obok niego przejeżdżać. Już dzisiaj obok niego przejeżdżałam i to jest jakaś niesamowita prędkość jego w ogóle stawiania. Tak naprawdę budynek już jest cały postawiony i niedługo, nie wiem w sumie kiedy otwierają, jakoś... Coś mi się obiło od uszy, że koniec marca, czy początek kwietnia, więc bardzo, bardzo szybko im to poszło. Kto wstał? Kto wstał z drzemki? Czy to Kostiś? O, ja cię nie mogę. Kto mi tu usiadł? Kto mi tu usiadł? Mama? Chcesz się poprzytulać? Nie, nie rzucaj. Nie! Aj. Coś nie pykło. Dymka! Go! Wstawaj! Szczel teraz ty Franiowi. No dawaj, dawaj. Teraz ty szczel. No, leć. No, szczelaj. Och, Franio go bronił. Dobitka, jeszcze raz. Kostiś, nie wal z pierwszej. Zatrzymaj, okej? Okay? Zatrzymaj piłę. O, coś się nie pykło. No i teraz strzelaj. Jej! Ach, nie było. Ale mało brakło, nie? Jeszcze raz. Jedziemy właśnie z Kostisiem do lekarza. Jestem bardzo ciekawa, co nam pani doktor powie. Jak się, Kostisiu, dzisiaj czujesz? Źle. Źle? A co ci dolega? Co dolega Kostisiowi? Ucho cię boli? Niemożliwe. Które? To łóżko boli? No zobaczymy. Zobaczymy, co ta pani. Tutaj mamy nieżyt trąbek. Nie, przerost migdałka gardłowego, nieżyt trąbek słuchowych. Steryt do nosa. Pięknie. Ale chociaż jest diagnoza. Leki kupione.
I kończę na dzisiaj już tego vloga, bo i tak jest przydługi z 2 dni. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Kostkowi to pomoże i mu przejdzie. A Wy, jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym.